W ramach Karkonoskiego Klastra Energii, której Gmina Miejska Piechowice jest członkiem, została zrealizowana inwestycja polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznych na dwóch budynkach. Udało się już zrealizować, Piechowice jako pierwsza gmina z klastra zrealizowała projekt na terenie naszego miasta obejmujący budowę instalacji fotowoltaicznych na dwóch obiektach. Na przedszkolu samorządowym numer 2 przy ulicy Nadrzecznej i szkole podstawowej numer 2 przy ulicy Tysiąclecia. Łączna moc tych instalacji to powyżej 50 kW. Koszt tej inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych, z czego 85% stanowi kwota pozyskana z dofinansowania. Dzięki dwóm kolejnym zadaniom powstały bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach podstawowych w Piechowicach. Gminie udało się pozyskać kwoty dofinansowania w wysokości 400 tysięcy złotych, po 200 tysięcy do każdego przejścia i tak w ramach środków pozyskanych oraz środków własnych gmina przebudowała odcinek drogi ulicy Szkolnej wraz z przejściem dla pieszych do szkoły podstawowej numer 1 i drugie miejsce to już przy szkole podstawowej numer 2 imienia Jana Pawła II w ciągu ulicy Orzeszkowej przy skrzyżowaniu z Tysiąclecia, również przejście bezpieczne dla dzieci wraz z przebudową też tam budową chodnika. Gmina Miejska Piechowice na powstanie tych dwóch przejść przeznaczyła ponad 500 000 zł. Co ważne, na najbliższej sesji Rady Miasta pod głosowanie zostanie przedłożony wniosek o zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie zabezpieczone w budżecie przyszłorocznym kwota na realizację końcówki ulicy Kryształowej, czyli Kryształowa Krzyżówka z drogą krajową numer 3 i skończymy jakby już w ramach tej inwestycji całą ulicę Kryształową, żeby w przyszłości nie wyłączać tej drogi z ruchu. Mam nadzieję, że radni przychylą się do wniosku o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i zabezpieczymy na ten cel niezbędne środki.